Państwu dziękujemy bardzo za przybycie. Zaprosiliśmy Państwa, jako że pewne fakty stały się już wiadome i oficjalne, czyli ja podjąłem rezygnację z dnia 2 listopada o złożenie mandatu burmistrza. Nie dla wszystkich jest to jasne dlaczego, to już razem chcę powiedzieć, że jest przyczyn proceduralnych. Po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej nałożyły się w czasie trwania kadencji. Czyli wójtowie, burmistrzowie zostali wybrani w czasie trwania kadencji, radni. Niektórzy wójtowie, burmistrzowie nie startowali, nie ubiegali się o reelekcję, tak jak i ja, na poprzednie stanowisko burmistrza. Zdecydowałem się kandydować do powiatu. No i następuje tak naprawdę nałożenie terminu w moment, kiedy trzeba zdecydować, czy rezygnuje się z mandatu władzy wykonawczej na rzecz uchwałodawczej. I powiem szczerze tak, że rozmowy były prowadzone z organem nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego, jak i Krajowym Biurem Wyborczym. Są różnego rodzaju interpretacje tych terminów, żeby nie było kolizji, żeby nie było podważań objęcia przeze mnie mandatu radnego powiatowego. Zdecydowałem się na złożenie rezygnacji w dniu 2 listopada. Urząd funkcjonuje sprawnie. Funkcjonowanie gminy jest zapewnione poprzez upoważnienia i pełnomocnictwa, których udzieliłem. One nie wygasają. Wygasają z momentem odwołania przez nowego burmistrza. Także tutaj kontynuacja funkcjonowania urzędu i władzy jest zapewniona. W czwartek będzie sesja Rady Miejskiej, 15 następna. Na niej procedowane są projekty uchwał. Tak samo wydawane są stosowne decyzje. Z tego miejsca też, Szanowni Państwo, chciałem podziękować za współpracę przez wszystkie lata, że 15 lat burmistrza, tak naprawdę 20 lat pracy w urzędzie wszystkim mieszkańcom gminy Myślenice, instytucjom, wszystkim, których spotkałem na swojej drodze i wszystkim radnym, stowarzyszeniom, wszystkim osobom fizycznym, podmiotom. Ciężko jest naprawdę wymieniać, bo tych ludzi jest tysiące i pomysłów, które się rodziły w międzyczasie, więc serdecznie dziękuję. Natomiast my nie robimy żadnego pożegnania oficjalnego, ponieważ ani ja nie odchodzę z Myślenic, ani nie zmieniam miejsca zamieszkania. Będziemy się spotykać tutaj na ulicach, będziemy się spotykać w różnego rodzaju instytucjach, w różnych formach, które będą organizowane, więc dalej żyjemy, współżyjemy z Myśleniczanami tutaj na miejscu i myślę, że tak będzie nadal. Razem ze mną też jest pan dyrektor Mieczysław Kęsek, ponieważ też została rozwiązana umowa z dyrektorem Mieczysławem i też był takim prawą ręką, wcześniej, jak pamiętacie Państwo, zastępcą, też zdecydował się na odejście z urzędu. Tyle, Szanowni Państwo, jakby tego na wstępie. Proszę.